W odpowiedzi na wiele pytań, które otrzymałam, przyjrzę się teraz tematowi technologii 5G, temu jak ona wpływa na funkcjonowanie człowieka, temu czy ma związek z koronawirusem oraz naszym możliwościom, naszym ludzkim potencjałom w związku z tym tematem. Pierwsze pytanie. Pytanie dotyczy istniejących obecnie anten 5G na całym świecie. Ile z nich działa obecnie w procentach? Odpowiedź jest 85% obecnie działa z tych, które istnieją. Te pozostałe 15% nie działają, dlatego że jeszcze są po prostu nieaktywne. Tak, to są jeszcze nieaktywne, są jeszcze w tym anteny, które są w trakcie instalowania. To są te, które nie działają. Kolejne pytanie. Czy istnieją anteny 5G, których działanie zostało zmienione na bardziej korzystne dla ludzi? Nie. W tej chwili jeszcze to nie ma miejsca. Czy jest taki potencjał i czy są takie możliwości, by działanie anten 5G zostało w tak radykalny sposób zmienione, by było korzystniejsze dla ludzi? Odpowiedź jest tak, że jest taki potencjał, że są takie możliwości, by to zmienić. Teraz pytanie dotyczące wpływu technologii 5G na ludzki organizm. Technologii 5G działającej zgodnie ze swoim planem. Przyjrzę się teraz przykładowemu człowiekowi, na którego ciało ma wpływ działanie tej technologii. Widzę antenę, widzę człowieka. Pierwsza informacja, jaka przychodzi, to to, że zasięg takich anten jest ograniczony. Ich działanie jest najintensywniejsze w bliskości, potem się zmniejsza i kiedy nie będzie kolejnej anteny, no to jest jakaś odległość, po której już to działanie jest zdecydowanie małe. Przyjrzę się człowiekowi, który jest w obszarze działania takiej anteny. Co się dzieje z jego ciałem fizycznym na początku? Pierwsze, co mi się pokazuje, to dwa miejsca w ciele ludzkim, na które pierwszoplanowo mają wpływ te częstotliwości. Jedno miejsce to jest jama brzuszna, wszystkie narządy wewnętrzne, a drugie miejsce to jest mózg ludzki. Pokazywane mi są narządy wewnętrzne, a zmienia się ich funkcjonowanie, staje się coraz bardziej niewłaściwe. To jest wysoki poziom zakłócania takiej normalności, doskonałości funkcjonowania ludzkiego ciała. Jest też informacja, że pomimo takiego naturalnego dla ludzkiego ciała dążenia do utrzymywania równowagi i harmonii w tym funkcjonowaniu, nie jest to możliwe w tych warunkach. Pomimo potężnych wysiłków ciała nie jest możliwe, by ciało utrzymało swoją równowagę, kiedy jest narażone na takie działanie. Oczywiście ma wpływ na to czas, w jakim ciało jest narażone i to nie dzieje się natychmiast. Natomiast spytam teraz o czas, po którym mogą się pojawić pierwsze objawy dyskomfortu odczuwane przez człowieka. Pierwsza informacja jest taka, że dla osób sensytywnych odczucie bycia w zasięgu anteny 5G jest natychmiastowe. One od razu czują dyskomfort. Natomiast dla osób mniej sensytywnych, poza takim odczuciem ogólnego, gorszego samopoczucia, to kolejnym sygnałem będą już dolegliwości z poziomu ciała fizycznego. I też jest informacja, że to nie jest tak, że jakaś to jest konkretna dolegliwość. To jest ogólnie
pogorszenie funkcjonowania ciała i ono się może przejawiać w różnych narządach. I kolejna informacja jest taka, że jeżeli taka osoba nie zdaje sobie z tego sprawy, że przyczyną tych dolegliwości jest działanie takiej anteny, to pomimo różnych sposobów poprawienia swojego stanu zdrowia, swojego samopoczucia, te efekty będą bardzo znikome w porównaniu z efektami, jakie by przyniosły te różne sposoby poprawy stanu zdrowia, kiedy ta osoba przestałaby być narażona na oddziaływanie anteny 5G. Tyle informacji, jeżeli chodzi o plan fizyczny. Teraz zobaczę jeszcze na poziomie emocjonalnym, jak to wpływa na człowieka. Rozdrażnienie to jest pierwsze, co się pojawia. Odczucie takiego niepokoju, takiego... To jest bardzo wysoki poziom niepokoju. To jest takie uczucie, którego trudno jest znaleźć przyczynę, że taka osoba ma świadomość, że w jej przestrzeni nie dzieje się nic, co zakłóca jej spokój, natomiast cały czas ma uczucie w sobie niepokoju. I tak właśnie działa częstotliwość 5G na sferę emocjonalną. Niepokój, rozdrażnienie i to jest postępujące, ponieważ ciało do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje takiej przestrzeni harmonijnej, przestrzeni spokoju, przestrzeni takiego głębokiego odpoczynku. I w stanie świadomym, kiedy człowiek nie śpi, a będąc w zasięgu działania anteny 5G, nie może uzyskać takiego stanu spokoju. Jest to bardzo trudne. To oczywiście jest również zależne od tego, jaka jest natura tego człowieka i jaką on ma zdolność samodzielnego wyciszania się, ale nawet dla osoby, która potrafi to robić efektywnie, osiągnięcia spokoju są bardzo zakłócone. Przestrzeń emocjonalna jest cały czas atakowana. Tak wygląda to działanie na planie emocjonalnym i na planie mentalnym. Na planie myśli to wygląda jak takie, nazwałabym to obniżeniem częstotliwości funkcjonowania takiego człowieka. To znaczy, że na planie myśli taka osoba ma dużą łatwość akceptowania, przyciągania do siebie i skupiania się na tematach, które są negatywne, na tematach, które obniżają jej osobistą wibrację, na tematach, które ją niepokoją, na tematach, które wywołują w niej strach, na tematach, w stosunku do których czuje się zupełnie bezradna. Więc jest bardzo duża podatność na informacje, a co się z tym wiąże, również kreowanie swojego osobistego myślenia na takich bardzo niskich, ciężkich, negatywnych częstotliwościach. I pokazuje mi się taki rodzaj, nazwałabym to takiej zapory, która nie daje możliwości takiej osobie, by się przez to przebiła. Każda osoba, bez względu na to, na jakim poziomie świadomości funkcjonuje, ma w swoim życiu doświadczenia, odczucia związane ze stanami, gdzie czuła się szczęśliwa, gdzie czuła się spokojna, gdzie czuła się zadowolona. I teraz jak oglądam przestrzeń mentalną takiej osoby, która jest narażona na wpływ anteny 5G, to wygląda tak, jakby ta osoba nawet te wszystkie dobre swoje odczucia, które miała w życiu, jakby nawet to było takie przygaszane i utrudniane jest takie przypomnienie sobie tego, wrócenie do tych odczuć. Ponieważ w tych warunkach, gdzie działa ta częstotliwość 5G, jest to bardzo, bardzo utrudnione.
I cały czas jako rozwiązanie pokazuje mi się wyjście tej osoby z tej przestrzeni oddziaływania i wtedy zupełnie inaczej może rozpoznawać swoje możliwości. Wyjście spod działania tej anteny daje taki potencjał, by to wszystko się regenerowało, te wszystkie ograniczenia. Tak wygląda plan mentalny. Teraz jeszcze chciałabym zobaczyć, jak to wpływa na ludzkie DNA. Zrobię to tak. Zobaczę ludzkie DNA człowieka, który funkcjonuje w warunkach dla siebie dobrych, pozytywnych, człowieka zdrowego. I teraz ludzkie DNA tego samego człowieka, który byłby pod wpływem działania anteny 5G. Pierwsza informacja, że przez jakiś czas DNA jest nienaruszone, czyli uszkodzenie DNA nie dzieje się natychmiast, ani nie dzieje się w jakimś bardzo krótkim czasie. To jest proces bardziej miesięcy, kiedy zaczynają się pojawiać pewne zmiany. Ogólny obraz jest taki, że po paru miesiącach zaczynają się pewne zmiany. Te zmiany są widoczne jako, nie jest łatwe opisać w słowach te procesy, jako pogorszenie komunikacji, gorszy przepływ informacji, utrudnione funkcjonowanie, w konsekwencji proces, który nazwałabym obumieraniem i dalszy etap znaczące uszkodzenia. I teraz jest pytanie, czy jeżeli te uszkodzenia są już znaczące, to się przejawia wtedy na innych planach, na planie fizycznym, na planie emocjonalnym, na planie mentalnym. Czy kiedy te uszkodzenia są znaczące, a człowiek zmieni warunki swojego życia, by nie być pod wpływem tego działania, jaki jest potencjał odzyskania zdrowia? Wygląda to tak, że zmiana warunków życia zatrzymuje uszkodzenie DNA i kiedy jest zapewniona pomoc na różnych poziomach, by taka osoba wracała do zdrowia, to uszkodzenie DNA jest zatrzymane, nie postępuje dalej i DNA pracuje na poziomie, na jakim to zostało zatrzymane. I taki człowiek ma potencjał dalszego funkcjonowania. Pytanie, czy ma potencjał powrotu do pełnego zdrowia? Otóż się pokazują plany duchowe. To znaczy, potencjał powrotu do pełnego zdrowia ma związek z planem duchowym tej osoby. To jest kwestia jej wiary w swoje możliwości, wiary w ogóle w możliwości, ludzkie możliwości. To jest już taki plan, gdzie jedna osoba jest w stanie uwierzyć, że możliwe jest powrócenie do doskonałego zdrowia bez względu na to, w jakim stanie jest to zdrowie i taka osoba ma potencjał tego powrotu. Natomiast dla innej osoby, która nie jest w stanie przyjąć takiej możliwości, też jej możliwości będą zatrzymane. Ale z poziomu funkcjonowania ciała fizycznego, przy odpowiedniej trosce, przy zadbaniu o swoje zdrowie, każda osoba może wrócić do swojego dobrego funkcjonowania w ramach możliwości, jakie ma. Jeszcze chciałabym zobaczyć działanie anteny 5G na funkcjonowanie mózgu, ale pod kątem możliwości ludzkiego mózgu. Bardzo duże ograniczenie. Wręcz wygląda to, jakby te możliwości, które są, jakby się zaczynały kurczyć, kiedy człowiek jest pod działaniem anteny 5G. Czyli zamiast wzrastać w swoim rozumieniu, w swojej świadomości, w swoim rozwoju, dzieje się proces, który nazwałabym
zatrzymaniem, a w konsekwencji nawet takim tłumieniem możliwości ludzkiego umysłu. To jest taki widok u człowieka, który jest pod wpływem takiej anteny, jakby funkcjonował w takim... Energetycznie to wygląda jak taka szara chmura, która jest wokół człowieka, która przenika jego ciało i zakłóca jego funkcjonowanie. I też dopóki jest pod jej wpływem, pod wpływem działania tych częstotliwości z anteny 5G, jego możliwości są naprawdę cały czas ograniczane. Pokazywane mi jest, że nawet dla osoby, która ma silną wolę, by zapanować nad swoim samopoczuciem, by świadomie na nie wpływać, nawet dla takiej osoby jest to bardzo utrudniane i w zasadzie pokazuje się to jako nieosiągalne w tych warunkach. Taka osoba bardzo łatwo miałaby bardzo dobre wyniki, kiedy jej możliwości nie byłyby ograniczane w innych warunkach. Natomiast w tych warunkach, nawet dla osoby, która chce bardzo świadomie i ma możliwości, by świadomie decydować o swoim nastroju, swoim samopoczuciu, swoich myślach, nawet dla takiej osoby to jest bardzo ograniczone. To jest pełen opis funkcjonowania człowieka, który jest pod wpływem działania technologii 5G.